Kolejna zagraniczna inwestycja. Japońska montownia samochodów nie powstanie u nas, ale na Słowacji. Dlaczego zatem takie inwestycje omijają Polskę? Pytam podsekretarza stanu do spraw inwestycji, pana Romualda Organzę. Dobry wieczór Państwu. Tak, zastanawiałem się nad tym problemem. Tak? Co pan ma na sobie? Co? A, to nie, to niech pani nie zwraca na to uwagi właśnie. Szedłem na bal przebierańców i wie pani, dostałem tutaj telefon, żeby się pojawić w studio. Nie chciałem się z tego zdejmować, bo to jest godzina nakładania makijażu, więc... Czego zatem inwestycje omijają nasze granice? No właśnie. Proszę panią, nie wiem. Przed wyjściem z ministerstwa nawet rozmawiałem o tym z japońskim ministrem spraw zagranicznych. I co powiedział? No właśnie nic. Patrzył się na mnie tylko. Dziwak.